Aerial Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj otworzymy moje wszystkie uzbierane dropy, po prostu od momentu jak zostały wprowadzone. Tam chyba 3 uncommony otworzyłem. Generalnie sam jestem w szoku, że się powstrzymałem i nie otworzyłem tego wcześniej, ale przynajmniej prawdopodobnie będzie fajny materiał na wideo. Otóż sprawdzimy, ile po prostu kredytów tak mniej więcej dostanę po otwarciu tych wszystkich dropów. Gdzieś na ekranie będzie licznik. Ceny będę brał ze strony Rocket League Insider. Będą to ceny z EPC. No i zasadniczo będę brał po prostu tą dolną granicę ceny, ponieważ ona jest zwykle prawdziwsza. Tutaj już w tle może zacznę otwierać. Może się trafi nawet Fennec, może się trafi nawet Octane. Nie jestem przekonany, ale chyba wszystko, po prostu wszystko chyba można trafić z tych dropów. O, pierwszy najbardziej popularny przedmiot, nie wiem czy to jest cokolwiek warte. Możecie też dać znać, czy w przyszłości również będziecie chcieli, żebym powtórzył tego typu opening. Moim zdaniem jest to fajny eksperyment, no i naprawdę, nie powiem, kosztowało mnie to dużo... O, Vortexy, całkiem niezłe oponki. Jeszcze Very Rare to zawsze jest cokolwiek warte, chyba tam 50 kredytów lub 40. No, tutaj po prostu trzeba się nastawić, żeby trafić ten Very Rare drop, czyli bardzo rzadki. Będę otwierał tak jak najszybciej bez przedłużania, żeby po prostu nie marnować waszego czasu. Nie ma co się rozwodzić, na pewno nie ma co się rozwodzić na tych skrzynkach, to już w ogóle. Na samym początku lecą najgorsze, ale trzeba przez nie przejść. No i zasadniczo muszę się pochwalić, bo nigdzie indziej tak naprawdę nie widziałem większego openingu dropów. Także prawdopodobnie jest duża szansa, że to jest aktualnie największy opening z dropów. No tutaj mamy, trafiliśmy Irokeza, także możemy zostać już pewnymi punkami, czy jakoś tak. Banerek. Całkiem ciekawe opony też, takie pasujące do tego Irokeza. Dobra, tego tu nie będę komentował. Jeszcze dwie ostatnie, najtańsze dropy. No i tańsze, ich się nie da sprzedać, więc po prostu najgorsze. Kolejny baner. No i tutaj piła w dachu. No, przebrnęliśmy przez najgorsze dropy. Teraz czas na rzadkie. Tutaj już można trafić importowane przedmioty, więc są szanse na Fenneca. I na to też bym liczył. I chyba na Octana też są szanse swoją drogą, bo prawdopodobnie Octan ma rzadkość importowaną. Tak mi się kojarzy przynajmniej. Zobaczymy. Już trochę lepiej dropi, bo... Przynajmniej tutaj nie można trafić Uncommona, czyli tego najmniej wartego przedmiotu. Ej, w sumie ciekawe oponki, nawet nie wiedziałem, że takie są w grze. A chyba one mam za darmo z racji, że grałem w grę przed free to play. Ale to nie zmienia faktu, że o nich nie wiedziałem. Ciekawe malowanie. Aj, kurde, malowanie do Octana, a nie sam Octan. Jakbyśmy trafili Octana albo Fenneca w tym openingu, to by było naprawdę nieziemsko. A tak to muszelka, perełka i takie tam. Lucky Stars. Generalnie ja na żywo sobie nie sprawdzam cen przedmiotów. Prawdopodobnie to zmontuję wszystko i na koniec dogram zakończenie, podsumowanie. No jestem po prostu ciekaw, ile można poprzez granie, bez wydawania niczego, bez nawet sprzedawania prezentów zarobić poprzez takie... zarobić w trakcie takiego jednego sezonu. Tutaj w sumie ciekawe opony, takie złote. Też w sumie nigdy na nie nie zwróciłem uwagi. No ten opening na pewno nam otworzy oczy na wiele ciekawych przedmiotów. Kolejny przedmiot, którego nigdy nie używałem, nawet pewnie go mam. A dlaczego lecą cały czas rzadkie przedmioty? Chcemy lepsze. O, dobra, Very Rare, już trochę lepiej, trochę droższy przedmiot. Generalnie jak macie Very Rare'y, czy tam nawet od większej rzadkości przedmioty, to polecam je po prostu sprzedawać, bo zwłaszcza w większych ilościach one są sporo warte. Można na przykład mieć karnet za darmo. O, tutaj coś przycięło. Ale otwiera się dalej. No i sama inicjatywa tego, że dostaliśmy... Mi się po prostu to podoba, że można zrobić opening po prostu grając. Nie potrzeba zbierać żadnych prezentów, nie potrzeba nic kupować. Po prostu sobie gramy i z przedmiotów, które normalnie byśmy dostawali, nawet nie zwracali uwagę, można zrobić opening. A tutaj trafiliśmy auto. Vulcan. Jeżeli ktoś będzie chciał, to nie wiem co się stanie. Nie wiem, pod koniec odcinka pewnie zdecydujemy.
i malowanie do oktana. Ale jestem ciekaw, jaka już jest cena w tym narożniku. Bo w sumie nie mam pojęcia. Parę tam rzadkich przedmiotów poleciało. Nie kojarzę, żebyśmy jakikolwiek importowany trafili niestety. Ale to jeszcze będą lepsze skrzynki na koniec. W zasadzie lepsze. No najlepsze. Chyba, że jest jeszcze Black Market skrzynka albo Exotic, ale takowej jeszcze nie widziałem. Kolejne ładne oponki, o których istnieli nie miałem pojęcia, które myślę, że są warte przynajmniej te 50 kredytów. Okej, te akurat kojarzę, ale nie są za ładne i nie są takie rzadkie. Generalnie bardzo dużo powtarzam słowo rzadkie, ale no, nieważne. Malowanie do oktana. O, dobra, coś droższego. O, gub! To jest malowanie, które swego czasu mi się bardzo podobało. Jak się ładne kolory do niego dostosuje, to bardzo ładny dekal i najlepsze jest to, że jest do każdego auta. A tutaj trafiamy? Też bardzo ładne malowanie. Tutaj muszę pozdrawić kupsonka, bo pamiętam, że kiedyś na święta mi je kupił, bo mi się podobało. Chyba akurat w białym kolorze, ale... No, to takie tutaj taktyczne pozdrowienie. I cyk, baner. Ponki i to malowane na pomarańczowo. Jakby były czarne, to by mogły być nawet sporo warte, chociaż nie jestem przekonany. No dobra, Takumi, a myślałem już, że autko, ale tutaj malowanie do samochodu, ale też animowane na pewno, zwłaszcza na początku kiedyś bardzo dużą wartość każdy nowy gracz przywiązywał do animowanych malowań, bo po prostu wyglądały bardzo fajnie, wydawały się drogie, a tak naprawdę to wiele nie kosztuje. Zielone oponki. On tutaj nie poszczęściło się. Chyba najbrzydsze malowanie do Endo, czy tam jedno z najbrzydszych. Chociaż może w jakiejś konfiguracji nie będzie takie złe. No i powoli możemy zacząć zwalniać. Tutaj już nie będę tak rushował przez te skrzynki. Będziecie mogli poprzeżywać emocje. I od razu leci import. Paladyn, samochód Sky Blue, no nie do końca na to liczyłem. Chcemy trafić albo Feneka, albo Oktana i będę bardzo zadowolony. Kolejny importowany przedmiot. Jak już wylatywał Fenek, to naprawdę byłem uszczęśliwiony, ale potem zauważyłem, że boost się zmienił. O, dobra, trochę nasze szczęście zmalało. Ale gub, znowu to fajne malowanie. Swoją drogą tutaj jest chyba bardzo duża pula przedmiotów, więc to, że się powtórzył jeden, to nie za dobrze świadczy o naszym szczęściu, no chyba, żeby się biały oktan powtórzył, czy tam biały fenek. Ale tutaj chyba zapowiedź tego, że zaraz trafimy coś drogiego. Naprawdę jestem ciekaw, jaka jest cena teraz w narożniku ekranu. Nie mam pojęcia, ile to wszystko mogło być warte. Kolejny darmowy samochodzik, Maruder. Nim chyba nigdy w życiu nie zagrałem. Szczerze, nie mam pojęcia, czy go mam za darmo, czy nie. Po prostu nawet go nie zauważyłem, jeżeli go mam. Po tym, jak dostaliśmy samochody, w sensie dostaliśmy osoby, co grały przed free to play. No dobra, no bardzo rzadki samochód, trafiony dwa razy z rzędu. Czy tam, no chyba z rzędu się mówi. No, w każdym razie... No nie, nasze szczęście nas opuściło. No chyba, że oktan jest very rare i jak trafimy oktana, to będzie niesamowite uczucie. Chociaż wydaje mi się, że jest importowany mimo wszystko. Okej. Okay. Takie coś spod kół. Chyba za szybko otwierałem te wszystkie skrzynki, bo już dochodzimy do samego końca. Został nam naprawdę jeden przedmiot importowany. Patrzę, 12 minut nagrywam. Tam mało co gadałem, to większość potnę. I to jest tak naprawdę nasza ostatnia szansa na trafienie coś naprawdę wartościowego. No, zobaczymy, czy można zarobić. Tutaj możemy trafić najgorszy przedmiot importowany, ale do trafienia jest też Black Market. No i jest dużo większa szansa na przedmiot egzotyczny. No po prostu życzcie mi powodzenia, czy zarobimy, czy ten licznik w boku ekranu zaraz się drastycznie zwiększy. No dobra, już bez przedłużania. Proszę, coś dobrego. No nie, importowany, najgorsza rzadkość. Hotshot szary. No dobra, nie było to jakieś miód marzenie, ale... Ale jest na pewno w narożniku jakaś liczba. Ja jeszcze nie wiem, czy jest ona duża, więc po prostu wszystko przeliczę i do was wrócę. No i dobra, szybkie podsumowanie. Mniej więcej, jeżeli bym wszystko zdecydował się sprzedać, dostałbym około 1260 kredytów. Mało, dużo? Moim zdaniem jednak sporo, ponieważ nie musimy kupować do tego ani żadnego karnetu. Wystarczy grać. No i trzeba też pamiętać o tym, że ja przecież nie trafiłem nic wiele wartego.
tego. Więc to jest taka kwota minimum, za którą można sobie na przykład kupić za darmo Rocket Passa lub Feneka. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze jakieś jajka złote z eventu czy inne złote prezenty, to już w ogóle wyjdzie fajna sumka, w zasadzie tylko i wyłącznie za to, że sobie gramy w grę. No i to by było chyba dzisiaj na tyle. Zachęcam jeszcze na koniec do zostawienia subskrypcji. Dajcie znać, czy chcecie, żebym jeszcze kiedyś uzbierał te dropy i zrobił coś podobnego. No i ewentualnie możecie zobaczyć jeszcze do opisu, gdzie pojawiły się moje nowe portale społecznościowe, na których świeżo założyłem konto, ale już nie będę przedłużał. Elo, elo.